Hołd ofiarom niemieckiej egzekucji sprzed 80 lat oddali dziś, 2 kwietnia, mieszkańcy Suwałk. Na uroczystości przybyli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy i uczniowie miejscowych szkół. Była msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha i spotkanie pod pomnikiem straceń przy ulicy Sejneńskiej, gdzie delegacje złożyły kwiaty. W tym właśnie miejscu 1 kwietnia 1944 roku Niemcy powiesili aresztowanych na Suwalszczyźnie 16 Polaków. W zamian za ich uwolnienie zażądali ujawnienia dowódcy suwalskiego obwodu AK, rotmistrza Ptaszyńskiego i jego adiutanta, ale rotmistrza nikt nie wydał. Głos przed pomnikiem upamiętniającym zbrodnie zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, i Jarosław Droździk, wnuk Tadeusza Szeliskiego, jednego ze straconych. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny w wolnej, demokratycznej Polsce, ale Polsce, u bram których toczy się wojna. I to musimy pamiętać ku przestrodze dzisiejszego naszego społeczeństwa, dzisiejszego naszego pokolenia. Jak ksiądz w homilii mówił, że nigdy wojny. My nie chcemy tej wojny. My chcemy żyć, pracować, rozwijać się w wolnym kraju, suwerennym, demokratycznym, niezależnym. Ale musimy pamiętać o takich osobach, które oddały życie za naszą wolność, tamtą wolność i naszą wolność. Jarosław Droździk, który przybył na uroczystości z żoną i dziećmi z Gdańska, w krótkim wystąpieniu przybliżył historię swojego dziadka. Tadeusz Szeliski był wnukiem zesłańców z powstania styczniowego. Urodził się koło Kijowa. Do Polski przybył po wybuchu rosyjskiej rewolucji. Po wybuchu II wojny światowej rozpoczął pracę w leśniczówce w Wierśniach koło Gip. W 1942 roku wstąpił do AK, a rok później został aresztowany przez Gestapo. Skazany na śmierć i powieszony właśnie 1 kwietnia 1944 roku. Dziadek po aresztowaniu był gdzieś przetrzymywany w kilku miejscach. Gdzie dokładnie, tego nie wiemy. Ostatnie miejsce było blisko gdzieś tutaj. Babcia dostała od dziadka 2 lub 3 listy. Ostatni list był z sądu niemieckiego. Był to wyrok sądu skazujący go na karę śmierci. Gdzie został wykonany? Tutaj. Po dziadku zostało kilka fotografii i ten orzełek z czapki żołnierza Armii Krajowej. To jest to jedyna pamiątka, która po nim została taka fizycznie.